A dziś pokażę wam taki ten płaskownik, co wczoraj widzieliście na filmie, było już późno, już mi się nie chciało, to jest ten, co wygięty był wczoraj. No to mam drugi taki sam, wygnęcie sobie. Tu nie będzie bardzo widać, ale tak jak wiecie, jeden tutaj mam przy tym, jak to mówi się, siłowniku, dwa biegi, najpierw szybki i wolny. I wygniemy sobie tak jak podkładamy najpierw. Ułożony jest stos, najpierw tym szybkim. O. Trzeba uważać, żeby nie było za krótko i troszeczkę krzywo. O. Ścieżka nawet przesunąć. Troszeczkę krzywo wyszło, o. Żeby było prostopadle. O, teraz. O, i najpierw tym pierwszym będę pompował i wam mówię. Teraz jest około pół tony. Teraz już jest 3. No i teraz będziemy grać. O, i teraz już jest 5. I zaczyna się giąć. Teraz przekroczyło 6. Ale jak odczekam, to ten troszeczkę spada. O. Także 6 ton i już następuje teraz gięcie. Teraz jest troszeczkę więcej, około 6,5, tak do 7 dochodzi. Jeszcze trochę. O, teraz jest 8. No i 8 tam w zupełności wystarczyło, żeby wygiąć. Teraz sobie wyjmę i zobaczę. Do góry samo by powinno wracać. Troszkę tu jest chłodno. Widzicie, w waciaku robię. Troszeczkę pomożemy. Dobra, zablokuję. Zobaczcie, jak ładnie wygięło. Ten nie był trochę nawet 5 mm szerszy niż wczorajszy. 45. No praktycznie niby prasa ma do 20 ton napisane, ale można korzystać, może wyciągnąć i 25, tym, że wtedy ja bym tutaj proponował sobie, tak jak dla siebie też, tu zabezpieczyć, połączyć tutaj, usztywnić, żeby wtedy nie mogła tutaj nic uciec. Tutaj wiadomo, na górze jest sztywno. Teraz zaraz odjedziemy. O, przepraszam. Troszeczkę odjedziemy. Aha. Żeby było widać. Troszeczkę takiego. I wtedy jakbyśmy chcieli użyć ten większy, maksymalny ciężar niż, jak to się mówi, przewiduje producent, należałoby tu jakoś wszczepić i wzmocnić jakimś celownikiem czy coś, bo tutaj się nie trzyma. Tu jest tylko celownik, dwa celowniki po to, żeby było można podpierać ciężar. A teraz jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jak ułożyć deski? Niby to jest, jak to się mówi, błahostka. Ale to jest ważna rzecz, tak jak przy metalu, czy przy jakiejś obróbce tworzyw. Nie położyłem desek włóknami w ten sposób, bo wtedy łatwiej taka deska pęknie. O, tu teraz. Tylko kładę prostopadle do prasy. Obydwie. I tutaj na górę jeszcze położyłem dwie te płytki oryginalne od prasy. No i wtedy to odkładamy. No i teraz tak, znaczy kupiłem, miałem na niej, jak to się mówi, dłutować, ale okazało się, że ma o wiele inne zastosowanie. No to już, jak wiecie, ten jest już wykorzystany. A znając mnie, to i ten na pewno się też przyda. I to trzeba by było, żeby to wygnąć w madle, to trzeba by to grzać w kotlinie. A tutaj jest stal
jak to powiedzieć, 18G2. Ona bardzo dobrze się obrabia plastycznie. No wiadomo, mam tam szersze płaskowniki, ale nie próbowałem. Po co przeciążać, jak to się mówi, prasę, stwarzać sobie dodatkowe niebezpieczeństwo. Jak będę chciał na przykład szerszy płaskownik, to sobie go podgrzeję w kotlince czy w piecu, żeby miał kolor taki no 500-700 stopni chociaż, i wtedy na takiej prasie leciutko sobie wygnę. No to także zobaczyliście, bo widzę, że ten film wczorajszy miał dużo wyświetleń, to są ciekawe takie sprawy. Ja nigdy nie pracowałem też na żadnej prasie jakiejś takiej hydraulicznej, ale wszystko jak się robi ostrożnie. Już tam na Facebooku koledzy podpowiadali, że dobrze by było mieć siłownik. Chyba niektórzy jeszcze tam nie wiedzieli, że mam taką pracę. Dzisiaj umieściłem im ten film. No także już mają, będą widzieli już całość. Starałem się tak, tutaj jest klucz, śruba 8, także tu 8 i wszystko jednym kluczykiem, żeby, jak ja to się mówię, jednym kluczykiem obsługiwać wszystko. Można było zrobić inne, ale to i tak wytrzyma. Wiadomo, że to nie ucieknie do góry, tylko w dół. A to jest tak dobrze ciasno spasowane. A kiedyś pokażę wam, jak będziemy tłoczyć jakieś tulejki czy coś. To też tylko to się tłoczy nie na raz, tylko na kilka razy. I po każdym przetłoczeniu dobrze jest taką tulejkę wyżarzyć. Bo co się robi z materiałem po przetłoczeniu? No wiadomo, w tym miejscu się po prostu utwardza i zmienia swoją strukturę. Dobra, to dziękuję.